przywitać Państwa na pokazie mieszanych sztuk walki zorganizowanym przez Brawler Fight Club z Koński. Mieszane sztuki walki, czyli w skrócie MMA, jest nowym sportem, w którym walka polega na połączeniu technik kilku sportów walki. Są to m.in. sporty olimpijskie takie jak boks, zapasy, judo, a także kickboxing, brazylijskie jiu-jitsu czy walka w parterze. MMA jest sportem bardzo przekrojowym. Trenujący poznają bardzo dużą ilość technik wymienionych wcześniej sportów. Dlatego zawodnik MMA jest bardzo skutecznym i uniwersalnym sportowcem. Prezentując dzisiejszy pokaz, chcielibyśmy przedstawić Państwu najpierw każdą dyscyplinę oddzielnie, a na koniec pokazać przykładową walkę MMA łączącą wszystkie te sporty walki w jedną całość. Pierwszym sportem, który chcielibyśmy pokazać, będzie najbardziej rozpowszechniony i popularny ze sportów walki i boks, w którym zawodnik bazuje na prostych i skutecznych technikach ręcznych. W pokazie weźmie udział trener Brawlera Marcin Kij wraz z Beatą Surmacz. Beata Surmacz prowadzi zajęcia z aerobokiem dla kobiet w naszym klubie. Poproszę o pierwszy kawałek. Sportów wykorzystywanych w mieszanych sztukach walki są dwa sporty olimpijskie, czyli zapasy i judo. Wykorzystujemy tutaj techniki, które pozwalają sprowadzić przeciwnika do parteru, aby tam kontynuować walkę. Techniki zaprezentują bracia Piotr i Mateusz Garus, trenujący w naszym klubie. Poproszę o drugi kawałek. Thank you.
których uderzamy oprócz boksu, wykorzystujemy techniki kickbokserskie oraz Muay Thai, które oprócz kopnięć wyróżnia stosowanie łokci i kolan. Wspomniane techniki zaprezentują Mateusz Sikora oraz Kamil Ślęzak, który jest obecnym młodzieżowym mistrzem Polski w kickboxingu. Poproszę następny kawałek. Chcielibyśmy zaprezentować Państwu połączenie tych wszystkich technik w pokazowej walce na zasadach mieszanych sztuk walki. Oprócz pokazywanych wcześniej sportów walki, zawodnicy wykorzystają także techniki walki w parterze, czyli brazylijskiego jiu-jitsu, zmuszające przeciwnika do poddania się. W pokazie udział wezmą zawodnicy naszego klubu Dawid Sowczyński oraz Tomasz Skarus. Poproszę o następny kawałek. Thank you.
17 czerwca do Stomborkowa, gdzie odbędzie się seminarium z jednym z najbardziej utytułowanych zawodników Federacji KSW, Janem Błachowiczem. Będzie to niedziela, więc mam nadzieję, że Państwo będziecie. Jeżeli ktoś by chciał sobie zrobić zdjęcia tutaj z zawodnikami z naszego klubu, to zapraszamy. Dziękujemy Państwu zaraz za uwagę oraz zapraszamy na treningi do naszego klubu, który mieści się przy ulicy Warszawskiej w budynku siłowni Bodyzon. Jeszcze raz dziękujemy za uwagę. Panowa, to jest...